Kanios leży niemal u stóp wspomnianego już czynnego wulkanu Tungurahua, którego krater jest stąd oddalony zaledwie o 7 km. Jest tu już łagodny podzwrotnikowy klimat i subtropikalna roślinność. Turystów przyciągają gorące źródła i możliwość odbywania pieszych wycieczek po malowniczej okolicy. Bazylika w centrum Baños. Do miasta pielgrzymują tysiące Ekwadorczyków, by pokłonić się Matce Boskiej z Baños, zwanej Matką Boską Odświęconej Wody. Ciężka praca przy przygotowywaniu surowca na słodycze. Malowniczy wodospad niemal w centrum miasta. Wodospadów jest w okolicy Baños więcej. To wodospad Manto de la Novia, czyli welon Panny Młodej. Ma 40 metrów wysokości. Można do niego podjechać koszem podwieszonym na linie. Kolejny duży wodospad w tej okolicy jest na rzece Pastaza i nazywa się Kocioł Diabła. Spada 80-metrową kaskadą do głębokiego wąwozu. Dodatkową atrakcją jest wisząca nad wąwozem kładka. Stąd także można podziwiać wodospad. Budowa Bazyliki Matki Boskiej Odświęconej Wody wynikła z licznych cudów w miasteczku i okolicach. Rozpoczęto ją w 1904 roku i ostatecznie zakończono po 40 latach. Bazylikę wybudowano na planie prostokąta w stylu gotyckim. Matka Boska Odświęconej Wody czczona jest nie tylko w Ekwadorze, ale także w innych krajach Ameryki Południowej.